Dobra. Nie chcę. Okej, siema, witajcie. Dzisiejszy odcinek będzie pod tytułem Dziki Dziwiś. Przez to, że wczoraj w terenie się był niegrzeczny. W sensie, no kurczę, on ma jakieś dziwne wiksy, że jak mu konie znikają z pola widzenia, to przechodzi do jakiegoś panicznego galopu, czy tam, nie wiem, pogoni za tymi końmi. Ale tak szczerze, no w sumie to on nigdy sam nie był w terenie, dlatego dzisiaj próba wyjazdu nim samym w teren, żeby nie był z innymi końmi, żeby się oswoił z brakiem po prostu innych koni, że po prostu nic się nie dzieje, jak ich nie ma, nie dziwić. Tak, tak, zobaczymy, jak ty się będziesz tam spisywał. Paulina pojechała dzisiaj do doktora, także jadę w terenik sam, dosłownie sam z Tiwisiem. Zobaczymy, czy on w ogóle odejdzie od stajni tutaj, nie, Tivento? Ty kruszynko mała, ty. Jak ty się żeś ufafluniu, chłopie. Nie wiem, czy ja cię ogarnę. Aha, mega. Uliczka nie zamknięta przez całą noc. No turbo fajnie, turbo fajnie. Chodź, Tivento, chodź. Chodź tu, ściochu, chodź, chodź. Dawaj, kółeczko, hop. Zamykamy. Lecimy z tematem czyszczenie Tiwisia. Chodź tu bliżej, żebym nie musiał daleko łazić. Para pa para pa pa. Tu masz wodę, jakby ci się chciało pić, to możesz się napić. Okej. Idę po jakieś szczotki. Chłopie, jak ty wyglądasz. Wiatr dzisiaj wieje, także szału może nie być z jakością nagrania, ale trudno, życie w sumie. Paulina nie ma czasu nagrywać w prawie w ogóle. To postanowiłem coś nagrać ja, tak już zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy Paulina to doda, bo już zacząłem oczywiście inny, zupełnie inny wstęp, bo Paula była dzisiaj w sukience, to już powiedziała, że tego nie doda i takie tam. Gdzie ty idziesz, chłopie, ej? Kurde, Tiwiś. Jaki ty masz ogon? Nie, ja mu nie czyszczę kity. No tu też taki uklejony. Dobra, Tivento. A więc tak, Tiwiś prawie ubrany. W sumie ubrany, głowie tylko nie ma. Ale jeszcze mu przelecę kopytka. Zobacz, ja on tam te nóżki podaje, daj ci się, daj kopytka, tak, dobrze, no stój, stój, stój. Ok, dawaj, tyle, hop, daj, 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 Tivento, daj, 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 tak, dobrze. Ok, dawaj jeszcze tą przednią, daj tą, Tivol, do góry, ok, super. I jeszcze tyle, no. Daj, Tivol. Tak, tak, tak. Daj, kopytko. Tak, super. No dobrze, grzeszny kopytko. Taki był zawsze kochany i odsłuchany. Okej. Okay. Na głowie. Próba wyjazdu zaraz będzie. No dobra, Tiwiś jakoś tam wyszedł. Sobie normalnie idzie, jakby nigdy nic nie. To jest na serio mega. Zaraz sobie na niego wsiądziemy. Tiwiś, poczekaj. Bobasie, ty. Pewnie lepiej będziesz chodził w takie samodzielne tereny niż z innymi końmi. Jo? Czekaj. Stój. O, ja pierdolę, to się od niego leci. Jest za gruby. Stój. Tivol, stój. Dobra, chodź, chodź, chodź. Chodź, Dysio! Chodź, Dysiu! Dobra, gruba się. Stój. Stój. No nie, no i...
to ma być. Siodło z niego nie, normalnie zjeżdża. Jak ja nie lubię takich pączków. Gdzie idziesz? Stój. To co, Tiwiś? Mały kusik? To dawaj. Kus. Tak. Super, Tiwiś. Dobra, tu zwalniamy. Tak. Dobry koń. Dobry koń. Super, tu jest droga, to nie kusujemy. Bo tu sobie pokusujemy. Co ty na to? Aha, harcerze. Jedziemy. Wie, Tiwiś. Hop. Wie. Tak, dobry koń. I kusik. Hop. Kus. Hop. Tak. Super. Super. Nie wiem, kto to idzie. Jakaś dziewczyna z gitarą. Okej. Ty widzisz, jaki ty jesteś grzeczniutki. Ojejkuś. O, zapomniałem cię popsikać na te kurwa robale. Siema. Myślałem, że to nie Polacy. Co tam, ty wiś kupa, czy co? Las? Ciemny. Ciemny las. Jedziemy. Dawaj, nie bój się, ty wiś. Bądź facet, bądź facet. Bez jaj. To co, kusikiem? Tiwento? To dalej. Kus. Dawaj, hop. Tak. No super. Hop, 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 hop. No super. I teraz do prrrt. Stój. Tak. Dobry koń. Widzisz, można, można, nie? Jedziemy. Hop. Dziwisz. Hop. Tak. Kurde, by ci pół rodziny wyrżnęli normalnie. No i co, ty wiś? Można? Można, nie? Zobacz, z tyłu koni nie ma. No nie ma, nie? Można iść normalnie. Z przodu koni nie ma. Można iść normalnie? No można iść, no. No super, to. Idź, przeciągnę go po tym lesie. O, ty wiś, dalej, jedziemy, hop. Dawaj. O, jak na łydeczkę ładnie reagujesz. Ojejkuś. Normalnie kochany Bobo. Gdzieś drogę na galopik by trzeba było poczaić, co? Może nie w lesie, nie? Ale no dobra, później jeszcze, może jak będziemy nad jeziorem, coś rzucę, coś tam dogram. W tym razie hello. Okej, z Tiwisiem dojechaliśmy prawie że nad jeziorko. Łatwo nie było. Zobaczymy, czy teraz on do domu, to on by się śpieszył, tak. Nie, naprawdę. Bo on był taki, że chyba sam w terenie nie był, bo troszkę panikuje, cały jest zestresowany, pospinany. Kiwiś, jedziemy do wody, no. Wie. No, jedziemy, tak, do obyku. Zachowuję jak taki źrebaczek bez mamusi dosłownie. Hop. No, Tiwiś. Dobry. Tak. Dobry komik. I co? Tak strasznie? O, nawet na taką głęboką chcesz iść? No mega, tylko mi się tu nie kładź.
Benevento. Jedziemy teraz tu. Pojedziemy sobie tu. No tak. Mamuś, gdzie jesteś? Mamusia! Dalej, ty wisz. Jedziemy dalej. Co robisz? No serio, on się zachowuje tak, jakby był źrebaczkiem i zabrali mu mamusię, nie? Ojej. Byś biegł, tylko nie wiesz dokąd, nie? Ciebie jakbym tu puścił, to chłopie, ale by była wiksa. Nic, pojeżdżę z nim naprawdę, postaram się jak najdłużej, żeby on się ogarnął. Znowu kupa. Już chyba trzecia w tym terenie. No dobra, to do później. No, TV się odwalał, rozdał, tu się po prostu denerwował. Teraz z niego zsiadłem, żeby sobie pojadł. Że to nawet fajnie jechać samemu, nie? W terenik, sobie trawkę pojeść. I się ogarnął teraz. Także teraz zobaczymy, jak do niego znowu wsiądę. Co on będzie robił. Nie, TV, fajnie tak jechać samemu w teren. Można sobie trawkę pojeść. No, a tak to by były kobyły, to by ci wszystko zjadły, no. I do TV-sia by nic nie było. Dobra, starczy. Już trochę poskubałeś sobie, nie? Czyli wiesz, jak to smakuje, taki terenik. I dobra, już teraz nie jemy. Grubasie. Dobra, już, bo teraz widzę, się glonojad robisz znowu. Odwróć się trochę. Tu. Taki malutki to ty nie jesteś. O, dobra. Stój, Divento, stój, tak. Okej, siodło prawie zleciało. Dobra, luz. Hop. I co ty widzisz? O kurwa. Co, już myślisz, że do domu jedziemy, tak? Troszkę przyspieszyło ci się, to na spokojnie, Diwiś, wyluzuj się, tam pojedziemy, wszyscy trawkę pojemy, tam będzie jeszcze lepsza, bardziej zielona. Także na luzaka. Spokojnie, Diwiś, damy radę, ogarniemy to. Pamiętaj, nie jesteś sam. Pam, param, pam, pam. Jedziemy sobie jeszcze raz do wody, Diwiś, to ty na to? Tak, no dobra. Namówiłem cię, ok. Tu. Jedziemy. No. Hop. Ty wiesz, że gdzieś tam jest stajnia. Gdzieś tam jest, tak. No ale my jedziemy sobie na zieloną trawkę, Divento, no. Chłopie, ogarnij się. No nic, to do później. No i tak, z Tivisiem gdzieś tam dojechaliśmy. Tivis się uspokoił, jak z niego siadam, to jest mega grzecznym konikiem. Teraz sobie tak z nim idę i sobie myślę, że tu dzieciaki co do nas przyjeżdżają, tylko by chciały galopować. A tutaj w sumie to są takie drogi, że no nie bardzo się da, nie? Dlatego, kurde, mi się wydaje, że nawet taki spacer z takim koniem po lesie to jest mega przyjemność. Także chyba te nasze rajdy to będą się głównie opierały po prostu o taki chill. Czyli wstęp,
kilka godzin, jeśli ktoś chce, ma ochotę galopować, to może sobie zrobić to u siebie, na placu, gdzieś, a u nas po prostu dzieciaki będą przyjeżdżały, te, które się chcą wychillować, nie? Bo to jest taki trochę zawsze strach, ryzyko. Nawet galopując tu po tym lesie, to zawsze może jakaś sarna wyskoczyć, coś, to zaraz koń odbija na prawo, czy tam na lewo. I to zawsze może się skończyć jakimś dziwnym tematem, nie? Niby te zgody tam Paulina każe, że podpisywać, ale to jednak zawsze jest strach, że się komuś coś stanie, a po co przyjdzie, nie o to chodzi. Także zobaczymy. Muszę z Pauliną pogadać i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A my z TV się teraz idziemy zobaczyć, czy są grzyby w lesie. Nie, Tivento? Teoretycznie powinny być chyba, co? Pada, jest w miarę ciepło, ty wiś! Nie deprzy mnie tu, gamuniu. Idź normalnie. No dobra. No, do Tivisia chyba dotarło, że to tak fajnie się wychillować, się sobie pojeździć po lesie, a nie non-stop pospinany tu, tam. Gdzie jestem? Czemu jestem sam? Nie, ty widzisz? Ładnie, łydeczka, Pegi, idziesz? No super, naprawdę jesteś grzeczny. Czyżby TV zaczął myśleć? No dobra, jest mała misja. Jakiś ptaszek tam zaćwiergolił. Ty widzisz, już nie wie, co to jest, ale się boi, że go to pożre. Nie, ty widzisz? Tak, to się może w każdej chwili na ciebie rzucić. Mhm, dokładnie. Dobrze, że ty się boisz, jesteś czujny. Co ty widzisz? Idziemy sprawdzić, co to było? Jakaś sowa się na ciebie czai. A, ty może myślisz, że to konik. Gdzie my są? Gdzie my są, ty widzisz? Ale są tu. Obóz harcerski. Tiwiś, jeszcze by się przydało gdzieś pogalopować tobą, ale to może przy domu, co? Tivento? Zobaczymy, jak ty reagujesz na stop. Ho, ho. Okej, wyjechaliśmy z lasu. Ty widzisz, znowu jest przerażony, bo to nie las. To znaczy, no tak, może nie to, że wyjechaliśmy z lasu, ale tu jest taka mniejsza droga. I tak mu podjaranie zostało. Czuję dom. Ty widzisz, jedziemy. Także na Tivisia potrzebne grube rękawiczki. Idź, idź. Idź, Tivis, nie zatrzymujemy się. Ale wygodny jest skubany. Na pewno wygodniejszy jak Dala. Nie kusuje mnie. To znaczy, jak ja ci nie każę, to nie kusuję. Ja ci powiem, kiedy będzie kus. No dobra, to kusik. Hop. Kus. Kusik. Tak, Tivi. Tak. Ah!
tu jedziemy. Ja wiem, że ty wiesz, że tam jest stajnia, ale my tam nie jedziemy. Dalej. Tibiś. Gdzie? Dobra, Tibiś, tu sobie zagalopujemy, spróbujemy. Spadnę czy nie spadnę? No dalej. Kusik. Kus. Hop. I galopik. Galop. Dalej, hop. Tak, super. Super. Hop, hop. Dobrze, i tak. Siadamy. Hop, do tyłu i super. Tibiś, tak, super, bo was. No i jeszcze raz to samo. Tibiś, dawaj. Kus. Kus, dawaj. Galop. Hop. Galop. Tak. I co, nie brykamy? Nie. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Super, Tibiś. Tak. Super. Dobra. Super. Tak, brrr. Tak, super dźwięk. No i mega. Ciebie trzeba było zmęczyć trochę, co? Okej. Okay. Ale Tibiś w sumie jest ogarnięty, no nie wiem. Tak mi się wydaje. Trochę jeszcze trzeba nim potrenować. I będzie git. I to jeszcze tutaj w stronę domu zrobimy sobie mały kusik i galopik, bo ja widzę, że ty już taki trochę jesteś przemęczony tu ścioszku. To dalej, Tibiś. Hop, kusik. Tak. No i galopik. Hop. Dawaj, hop. Galop. Tak. Super. Super. No i co to miało być? Tak, super. Dobra. 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 Dobry. Super. Super. O, Dyzio. Straszysz tutaj mi ta konika? No super, Tibuś. No i już. No dobra, mam nadzieję, że Paulina coś z tego złoży i jakiś tam odcinek może wpadnie. No to bajo, elu i do następnego.